Cześć, witam Was w czwartym odcinku kursów na ESP. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rysowaniu dłoni i pokażę Wam, w jaki sposób rysować dłonie tak, żeby wyglądały w miarę naturalnie. Wiedza i umiejętność rysowania dłoni jest bardzo ważna, przede wszystkim przy wykonywaniu rysunków 100x70 czy 50x70, gdzie ta dłoń na samym rysunku będzie duża, więc ona musi być wyrysowana bardzo dokładnie. Żeby zapoznać się z rysowaniem dłoni, możemy zacząć od narysowania naszej własnej dłoni. I ja położę sobie swoją rękę na kartce i w najprostszy sposób obrysuję ją ołówkiem. Czyli mam taki prosty szkic, który jesteście w stanie nawet wykonać, to znaczy przedszkolaki nawet to wykonują. Teraz położę dłoń obok i będę ją obserwować, żeby ten rysunek dokładniej poprawić i wytłumaczyć Wam co, jak, gdzie i dlaczego. Tak więc zacznijmy może od tego, że tutaj opuszki palców zawsze są zaokrąglone. To, co tutaj kawałek wystaje, to będzie paznokieć, który też mogę już sobie narysować. I zawsze te opuszki są ładnie okrągłe. Czyli nie rysujemy szponów. Tutaj ewentualnie, jak palec jest widoczny z boku, to może być mniej zaokrąglony, ale to zaokrąglenie widzimy tu, gdzie jest opuszek palca. I tutaj wystaje jeszcze paznokieć. Czyli tutaj mogłabym poprawić te paznokcie, żeby one wszędzie były. Następna ważna rzecz to zmierzcie sobie, jakiej wielkości jest Wasza dłoń. Zobaczcie, że mniej więcej tutaj od nadgarstka, jakbym zrobiła linię, do tak jak tutaj idą kostki, kciuk i początek palców i koniec. Te wielkości są do siebie bardzo podobne. Czyli jak będziemy rysować dłoń, to musimy pamiętać, że tutaj ten palec i później dalej dłoń to jest podobna wielkość. I jak mamy to wyrysowane, to możemy przejść tutaj do kostek. Czyli zaznaczam sobie, gdzie one są. I na mojej dłoni dosyć wyraźnie tutaj widać ścięgna. Więc też można je narysować. Zobaczcie, że one gdzieś tutaj się ze sobą łączą. To jeżeli włączycie sobie bardziej anatomiczny rysunek dłoni, to będzie to dokładnie wyrysowane. Więc mamy tu trzecie. I delikatnie widać też to. I następnie takie rzeczy, które są dosyć mocno widoczne, to będą tutaj zgięcia palców, czyli te części, tu i potem te. I tak samo tutaj. I je też trzeba zaznaczyć. Czyli na przykład na początku takim kółeczkiem. Zobaczcie też, że jeżeli zaznaczyłabym je w ten sposób, to widać, że ten palec jest bardziej trójwymiarowy. Czyli tutaj przy cieniowaniu to będzie bardziej istotne, żeby zaznaczać też te linie. Tutaj będzie to. Teraz poprawię trochę ten rysunek i delikatnie go wycieniuję.
Zawsze rysując dłoń, powinniście te wielkości sprawdzać, czy one wam się zgadzają i dokładnie patrzeć, na ile rzeczywiście ta dłoń jest dla was widoczna, a co próbujecie oszukać. Ponieważ jeżeli rysujemy dłoń w skrócie, to często widzimy zdecydowanie mniej, a na początku rysując będziecie rysować za dużo. I tutaj mogłabym już zacząć robić cienie. I tak jak ostatnio przy martwej naturze, tak tutaj również tymi kreskami zaokrąglonymi będę pokazywać, że dłoń jest trójwymiarowa. Tutaj teraz jak ja patrzę, to największy cień pada w to miejsce. I tak samo tutaj. Ta dłoń jest zaokrąglona, te kreski mogą być delikatniejsze, ponieważ ona jest dosyć mocno doświetlona. Zobaczcie, że na przykład jakbym robiła same takie linie schodzące tutaj do góry czy w dół, jakbym je zrobiła tylko w ten sposób i tu przy cieniu, to ten palec wygląda płasko. W momencie, kiedy dodaję te linie, to on nabiera trójwymiarowość. Tak, jeżeli coś jest za mocne, zawsze mogę tutaj użyć gumki i sobie przetrzeć. Miejsca, w których skóra jest ciemniejsza, też zaznaczamy trochę mocniej, czyli nie tylko tam, gdzie jest cień, ale również tam, gdzie kolor jest mocniejszy. Czyli w przypadku osoby, która na przykład ma ciemniejszą karnację, cała dłoń mogłaby być mocniej zacieniowana. Tutaj przy kciuku delikatnie widać już zgięcie, którym później będziemy się zajmować, czyli to, jak palce się zginają i cienie, które pojawiają się tutaj. I tutaj również mamy cień. To na początek wystarczy. I teraz przejdziemy do dłoni bardziej trójwymiarowych, czyli takich, jakie będziecie widzieli na modelu. Przechodzimy teraz do bardziej trójwymiarowych i zacznę tutaj szkicować. I zacznę sobie od samego kształtu, czyli sprawdzam, pod jakim kątem jest kciuk, później nadgarstek, do góry, do palca. Pod jakim kątem są palce? I tutaj ten palec wskazujący. Czyli mam coś takiego. Mogę sobie dorysować tą część dłoni. I pamiętamy, że one są, powinny być podobnej wielkości. I od razu wyrysowuję delikatnie kształt. Tutaj widzicie, że kciuk, jak wchodzi w rękę tutaj, ma tą taką część i ona jest zazwyczaj wypukła, przez co będzie bardziej łapać światło i może też mieć tutaj więcej światłocienia. Tak więc w zależności od tego, gdzie ten kciuk będzie, trzeba ją zaznaczyć, szczególnie jak właśnie rysujemy wnętrze dłoni. To ona gdzieś zazwyczaj się pojawia tutaj jako linia. I tutaj też delikatnie widać, jak ten kciuk wchodzi. Palce na razie zaznaczę sobie tylko, jak się zginają.
mamy zbudowany właśnie z tej części, o której tutaj mówiłam. Ona sięga gdzieś do połowy dłoni. I następnie część do jednej kostki i do drugiej kostki. Kciuk ogólnie nie może być za bardzo wygięty. On nam się wygina maksymalnie pod kątem 90 stopni tutaj od ręki, o ile ktoś nie ma jakiegoś, nie wiem, złamanego kciuka. Ale naturalnie będzie to 90 stopni, więc pilnujemy tego, żeby on się nie wyginał bardziej. I teraz rysując palce, musimy znowu tutaj złapać to miejsce pierwszego zgięcia, potem drugie, ono już trochę inaczej będzie szło, no i zaczynam tworzyć kształty. Taki rysunek możecie też spróbować zrobić z własnej dłoni, z rzeczywistości, ale będzie to troszkę trudniejsze, no bo ciężko tak trzymać cały czas dłoń, nie ruszając przez na przykład pół godziny. Zaznaczam sobie opuszki palców. I zobaczcie, że w momencie zgięcia tej z tej strony tworzą nam się takie dwie linie. Dobrze, to tutaj jest wycieniowane. Ta ręka. I teraz przechodzę do kolejnej, która będzie taka bardziej widoczna na wprost. Czyli jakby model siedział i na przykład miał rękę tak położoną, a my widzimy ją tutaj z tej strony. Czyli ręka widoczna w skrócie. Narysuję ją może tutaj. I znowu zaczynam sobie od nadgarstka. Patrzę, gdzie będzie kciuk. Od kciuka palec. Kolejne palce i tutaj jeden będzie wygięty. Czyli tutaj tak jak tu zaznaczałam, zaznaczam kostki. Gdzie mniej więcej będą tutaj znowu, te wielkości będą podobne do siebie. Czyli tak będzie wyglądać moja ręka. Widoczne tutaj są te ścięgna. Też od razu można je zaznaczyć, jak one będą szły od palcy. Lepiej tutaj te paluszki narysować od razu bardziej trójwymiarowe. Zaznaczam kolejne części palca tutaj. I tak postaram się zrobić z każdym palcem. Tutaj będzie opuszek też widoczny. Tutaj palec mamy już z boku widoczny, więc on jest normalny w miarę długości.
ponieważ te palce są takie rozczapierzone, to jeszcze tutaj mamy skórę pomiędzy nimi. Można od razu zaznaczyć. Tej paznokcie byłyby w takim skrócie widoczne. Ten normalnie. W ten sposób powstała ręka widziana w takim dosyć mocnym skrócie. To jeszcze dokładniej można zaznaczyć, gdzie kostki się zaczynają. Tutaj sobie ta ręka mogłaby iść do góry, gdzie nadgarstek. Czyli mimo, że ta ręka jest narysowana w dosyć dużym skrócie, to nadal musimy pamiętać o tym, żeby palce nie były zbyt długie w stosunku do tej części, jeżeli są widoczne całe. I dokładnie mierzyć. Tak, zobaczmy, jak tutaj to pod kątem wyszło. I w momencie, kiedy rękę cieniujecie, to też starajcie się pokazać to, że jest ona trójwymiarowa. I nie zapominajcie o tych częściach. Czasami ich nie widać, ale mogą delikatne światłocień nadal tworzyć. I jeżeli będziecie pamiętać, że one tam są, to też łatwiej wam będzie pokazać, jak ta dłoń jest zbudowana. Zajmijmy się teraz dłonią, która będzie zgięta, czyli tak jakby coś trzymała. Takiej dłoni też najpierw musimy znaleźć kształt. Czyli ja sobie tutaj zacznę akurat od ręki. Następnie przechodzę w dół. I tak, mamy tą część tutaj i później kostkę tu. Czyli na razie staram się zaznaczać, co tam mam i pod jakim kątem. Tu jest kostka, a trochę wyżej niż kostka, czyli tu, zaczyna mi się kciuk. I obok kciuka idzie druga część rączki. I teraz będę musiała zobaczyć, czy zrobiłam kciuk odpowiedniej długości, tak żeby zmieściły mi się te jeszcze palce. Czyli tutaj rysuję sobie te zgięcia. I zobaczcie, teraz tutaj bardzo dobrze widać, jak palce się zaginają, to powstają takie bardzo mocne cienie. Tutaj powinny się zmieścić wszystkie palce, delikatnie jeszcze widoczne. I tak samo te palce
Tutaj mają troszkę widoczne kostki. Teraz, żeby ta ręka wyglądała naturalnie, to oprócz tego, że mamy zaznaczone te zgięcia, to trzeba będzie zrobić odpowiednie światłocień. Czyli kiedy dłoń mamy w takiej pozycji, gdzie ona jest gdzieś tam coś trzymająca, zgięta do środka, to tutaj na pewno musi być dosyć mocny cień. I tak samo tu. Najjaśniejsza część to będzie kciuk. I ewentualnie tutaj ta kostka. A światłocieniem tutaj pokazujemy, pod jakim kątem to jest. Pamiętajcie też, że palce zginają się raczej tylko do środka. Tutaj specjalnie nie wyginamy ich w drugą stronę. Czyli rysując, pilnujemy, żeby jednak żaden palec nam gdzieś tam nie uciekał poza rękę. Żeby one były zawsze w takiej naturalnej, w naturalnym ułożeniu. Zobaczcie, że delikatnie też tutaj skóra do środka się zagina i powstaje cień. I z ostatnią rączką zrobimy taką ze zgiętymi palcami do środka właśnie. I tutaj ta dłoń jest w ten sposób widoczna, że mamy bardzo ładne tą część. Zaczynam sobie od niej. Teraz pamiętam, że palce powinny być podobnej długości. Tylko one będą delikatnie zgięte. Kciuk mamy tutaj wygięty w bok. I sprawdzamy jeszcze, jaki jest kąt tutaj pomiędzy tymi palcami, czyli wskazującym i kciukiem. I jak mamy te dwie rzeczy, to trzeba sprawdzić, dokąd będą sięgały te palce tutaj, czyli te, które są zgięte w dół. Musicie pilnować, żeby zgadzało Wam się to miejsce, w którym są kostki i żeby wyraźne tej zgrubienie było, bo zazwyczaj, przynajmniej tak jak na moich palcach, tutaj są widoczne te zgrubienia w tym miejscu. Te palce zwężają się tutaj, ponieważ one są lekko zagięte, czyli tutaj te końcówki są zgięte, a patrzymy tutaj z tej strony, więc perspektywa działa i one się zaczynają lekko zwężać.
teraz jak już są wyrysowane palce, to tak jak wtedy zaczynamy to dokładnie cieniować. Ja jeszcze posprawdzam te kąty, czy się zgadzają, czyli zaznaczę je dokładniej. Czyli na przykład to, jak ten palec tutaj się zwęża. I podobnie to powinno być widoczne w przypadku tego. Tutaj tylko delikatnie widać ten mały palec. Mocniejszymi kreskami też możecie zaznaczać sobie te miejsca, w których cienie będą, czyli tak jak na przykład ta strona, a ta strona, która jest oświetlona, to te kreseczki można zrobić delikatniejsze. Wtedy nie trzeba będzie robić pełnego cieniowania, a już będzie widać, z której strony padało światło. Tak samo przyciemniamy tutaj ten palec. Tutaj można dodać te linie, jeżeli one są widoczne. I ewentualnie kawałki paznokci. Żeby takie rysowanie dłoni przychodziło naturalnie i nie sprawiało problemu przy rysowaniu później modela, to tych dłoni trzeba rysować naprawdę dużo. Czyli codziennie wykonać chociaż kilka takich szkiców, czy ze zdjęć z internetu, czy z własnych dłoni. I jestem pewna, że wtedy nauczycie się, jak to zrobić. I pamiętajcie o mierzeniu dokładnym tutaj tych długości. Na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie, żeby rysować jak najwięcej w domu, ćwiczyć, a będziecie w tym coraz lepsi. Jeżeli wrzucacie swoje rysunki na Instagrama czy na Facebooka, możecie oznaczać nas SILART Szkoła Rysunku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam do śledzenia nas na Instagramie, Facebooku i subskrypcji tego kanału. Pamiętajcie jednak, że kursy internetowe to nie to samo, co nauka w szkole rysunku. Każdy początkujący artysta potrzebuje czasami pomocy kogoś bardziej doświadczonego. Dlatego zapraszamy do naszej szkoły SILART.